Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj taki, kurczę, długi film. Postaram Ci się go pokazać z dyni. Wszystko będzie z dyniaka, z GoPro. Autko dostałem do przygotowania pod sprzedaż. Nowe auto, słuchaj, nowiuteńkie. 30 tysięcy kilometrów i idzie już do sprzedaży. Dlaczego? Taki życiowy powód, kurczę. I tak naprawdę czeka to nas każdego w życiu. A co, to sobie sami już tam dorzućcie. Teraz tak, przechodząc do pielęgnacji, do przygotowania tego auta, właścicielom się nie śpieszy, dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby tak nagrywać, właśnie jak teraz będę sobie chodził, przemieszczał się, nagrywał, sprzątał, pędzelkował. Dobrze, słuchaj, zacznę od komory silnika. Pomimo, że właściciele stwierdzili, żebym się tutaj nie wczuwał, znaczy tak naprawdę to będzie, chodzi o to tylko, żeby go nadać mu połysku. Wiadomo, że ryski są. Auto na szczęście nie było myte na myjni, na szczotach. O, może tak. Co jest najgorsze w tym aucie? Najgorsze w tym aucie jest to, że silnik tu już widać, że przygotowany jest na kuny i popryskany jakimś takim klejącym glutem, który strasznie się marzy, który jest ciężki do usunięcia, ale na to też będziemy mieć sposób. Tak się zastanawiałem, czy jechać parownica i z parownicą i z pędzelkiem, ale myślę, że tutaj pojedziemy jednak, kurczę, z kercherem. Zasłonię tutaj alternator standardowo, zasłonimy to, co możliwe, czyli tutaj też tę skrzyneczkę. Tu postaram się to zrobić bezinwazyjnie, tak żeby to ominąć sprytnie, to co jest możliwe w miarę zasłonić. No standardowo, no trzeba uważać. Co mnie cieszy, że nie jest bardzo dobity, kurczę, w środku, ale zobacz na to. Auto było oddane do czyszczenia i ktoś, kto to robił, jak na jakiejś myjni, wszystko wyplakowali. Wszystko. Wszystko jest w plaku, słuchaj. Każdy plastik w środku, w tym aucie, jest w plaku. Plak, 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 plak. Więc ho, 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 hura. Tu standardowo zrobię co? Odświeżenie, tak jak ja to robię, czyli wjedzie tutaj parownica, zarzucenie, taki prespray z Tornadora, zresztą to widziałeś, jak takie szybkie odświeżenie, żeby zabić bakterie, a reszta co? No, tutaj zobaczymy, z czym wjedziemy. Najpierw wjadę ze Strowelsem Alfano Loce, produkt znasz, zobaczymy, jak to zbierze. Spróbuję też EPC, zobaczymy, jak bardzo pochłonął plastik, ten plastik. Autko fajne, nowe, plastik fantastik. Słuchaj, tragedia. No takie są te nowe auta, z gównolitu, niestety. Zobaczmy jeszcze bagażnik, albo nie będziemy patrzeć bagażnik. O, na bagażnik, tutaj się odbijam. No dobra, słuchaj, ja idę sobie, przygotuję to, co potrzeba. Z racji tego, że zepsuła mi się pianownica ręczna, zrobię to z czego? Z PA. Zasłonię alternator, przygotuję sobie sprzęt i będę starał Ci się właśnie tak nagrywać jak teraz, pokazywać, tak sobie pędzelkuję, przemieszczam się tutaj. Czy to będzie instruktaż? I trochę tak, i trochę nie tak. Zobaczysz, jak ja sobie działam. Nie wiem, jaka będzie rozdzielczość filmu, pewnie słaba, bo tutaj ustawiłem na najniższą, jaka jest możliwa, żeby to godzinowo fajnie mi wyszło. Baterie też na pewno nie wytrzymują niestety długo w tym GoPro, więc prawdopodobnie może być przerwa, może później zarzucę coś z aparatu, jak stoi obok i będę mówił. Będę kombinował, będę starał się to nagrać tak w całości, jak mi się nie uda. Sorry, winę tu. Umpcy, umpcy. Umpcycy. Słuchaj, przygotowałem sobie już sprzęcik. Tak jak widzisz, wymontowałem straszaki na kuny. Widzę, że pozawieszane było tego dużo. Starałem się tak, żeby nie pooberwać sznureczków, bo to wróci. Jeżeli jest to właściciela, niech wraca do właściciela. Zasłoniłem sobie już alternator, tak jak widzisz tutaj. Pierwsze podejście. Alfanol OC 1 do 1. I lecimy z bałaganem. Pędzelków też różne rodzaje. Nie wiem, co mi będzie potrzebne. Zaczynam od Chińczyka. Chcę zobaczyć, na ile będzie zbierać. Czy będzie problem? Zobacz, co się dzieje. Będzie dobrze. Zajebiście, nawet bym powiedział. Bardzo fajnie. Chodzi o to, żeby zebrać tę tłustość i przy tym produkcie będziesz czuł, kiedy to puści.
Zobacz, co się dzieje. Widzisz, fajne jest to przy tym produkcie, jak już wiesz, że produkt szybko się wypłukuje. To mnie bardzo cieszy. Najpierw zaczniemy od tych... O! Zobacz, jak tu kuny już żarły, jak ładnie, profesjonalnie zrobione. I woda. Uwielbia wodę. Nawet jak możesz, moczymy i jedziemy. Po kolei, o malutku. I będziemy zaraz płukać. Dobrze. Tak będzie to wyglądać właśnie, słuchaj. Cała robota. Pędzel, pędzel, pędzel. Jeszcze raz pędzel. Dobra. I woda. I myjka. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Będzie mi potrzebna sprężara do przedmuchiwania. Właśnie idę po węża. Pięknie. Puściło? Coś tam puściło. Wąszy. Tu się nie będziemy bawić. Od razu polecimy z butli bezpośrednio. Ono tu, miszczuniu. Patrzymy, jak to wygląda. I już ci mówię, jak to wygląda. Tu jeszcze czuję delikatnie. Co robimy? Bierzemy twardszy pędzel. Prawdopodobnie ten. Idę jeszcze po inny. Szczotka z AliExpress też się może przydać, jak nie puści. Kolejna szczota z AliExpress, żeby gdzieś tam wlatywać. Wikan. No i standardowo twardziok od Workstaffa. Pędzel fantastyczny. Sprawdzimy, czy ta twardość nam wystarczy, czy rzeczywiście muszę wjeżdżać naprawdę z konkretnym kasztanem. Jeszcze gdzieś chrupkowate jest. Lecim z bałaganem. No i od razu inna bajka. To gówno na te kuny jest straszne. Jest bezlitosne. Oj, nie wiem, dlaczego ludzie tego używają. Znaczy, ja wiem, dlaczego używają, bo naprawa instalacji, no niestety, nie jest łatwa. A tutaj nowe auto, co się kłania? Kłania się serwis. Patrz, jak żre. Alfanol gumę uwielbia. Zobacz, co jest grane. Patrz, jakie mamy żarcie na gumie. Rewelacja, co? No. Tu produkt jest niesamowity. Dobra, teraz robimy mały myk. Puczymy gamonia. Wikan. I rura. Ta szczota do wydechów i do takich miejsc jest fantastyczna. No, bo to zaraz nam przyschnie. Odwróciłem w stronę słoneczka, żebyś mógł widzieć. Pięknie. Powietrze. Podstawa przy tego typu robocie. Ile możesz
tyle. Natychmiast wydmuchę. Chodzi mi bardziej o kostki elektryczne. Bo plastik to tam pikuś, tak? Najmniej roboty. Ogarniemy newralgiczne miejsca. Skoczy później oprysk. Przykryjemy pianą. Przeczochramy szerokim pędzlem. I będzie baja. Teraz tak. Teraz chcemy tu się zabawić. Dobrze. Oczywiście właściciel mówił, że tam silnikiem się nie przejmuj, daj sobie spokój. No nie no, jak już, tym bardziej, że właścicielkę znam, miałem przyjemność z nią pracować. Bardzo miła osoba, serdecznie pozdrawiam. Mąż, też bardzo konkretny facet, wie czego chce. Krótko i na temat, słuchaj. Tarara. Opsa, opsa. I wjeżdżamy tu. Zobacz. Widzisz to? Właśnie. I też z AliExpress szczoteczka. Zobacz, co się dzieje. Na długim kiju. Rewelacja, co? Też wszędzie wchodzi. Głupia rzecz. A słuchajcie, tutaj trzeba będzie szybko, sprawnie i bez potężnego ciśnienia. Dlaczego tak? Bo tam mamy to, co mamy. Sprężone powietrze. Alternator. Zobacz na gumę. Wygląda, co? No dobrze. Kolejna rzecz. Tu mamy niezły bałagan. Też zarzucam, odczekam. Nie, jeszcze tu, przepraszam. A tu zarzucę. Niech popracuje. Ok. Gdzie jest workstafik? Jest. Nie workstafik. Ten pędzel to jest mistrzunio. Przytnij sobie, jak masz twardy pędzel. Zobacz. Ten to nie zostawia jeńców w ogóle. Jak chcesz mieć właśnie taki hardcore do wytrzesywania pod sufitki, na przykład delikatnie, do zbierania właśnie takich rzeczy, gdzie już naprawdę nic nie daje rady, przycinasz pędzel. Ten jest akurat z Automotive Car. One są twarde. Do plastików na zewnątrz są super. Tego przyciąłem. O, szumy. I właśnie w takich miejscach sprawdza się perfekcyjnie. Mogę sobie tu... A, i uważamy przy takich autach. Jeżeli coś plastikowe, nie ciągniemy. Tu mam akurat gumę, widzisz. Mogę sobie pozwolić. Trzeba też uważać, wiesz, no nic za wszelką cenę, kurczę. Oczywiście też trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, nie? Bo to, wiesz, zajechać się, żadna filozofia. Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, kiedy, wiesz... Pięknie. Dobra. Tam już złapało. Jeszcze dwa. Strzały, idealnie. Nie to. Tu chciałem. Pstryk, pstryk. I pstryk. Tam, tadadam. Tam musimy pojechać wyższym pędzlem. Tararam. Niestety. O. Pamiętasz film z Leigą? No właśnie, a on jest dziś, jutro. Dzisiaj jest sobota. Jutro będzie. Pogoda teraz dopisuje. Jutro ma być tylko gorzej. Mam jeszcze do zrobienia wnętrze. Na szczęście się nie muszę śpieszyć. Okej. Dobra. Wymiana na Shiny Garage.
Pędzel miękki, ale bardzo długi i to mnie cieszy, widzisz? Inaczej wchodzi tam w te wszystkie zakamarki, a chcemy, żeby było jak najfajniej, najprzyjemniej. Nie wiem, jak ty to widzisz z twojej perspektywy, nie mam pojęcia. Kostka od razu będzie do przedmuchania, dobra. I pozwolimy sobie wziąć to. Fajny, fantastyczny jest ten, ta szczota, naprawdę. Coś niesamowitego. Sprawdza się już kupę czasu i trwała jest, słuchaj, w miarę. Dobra. Tarararara. Tarararara. I sprężone powietrze. Perfekto. Dobra. A tu? O. Bardzo ładnie. Ekstra. Super. Dobrze. Teraz możemy to zebrać mikrofibrą. Zobaczyć, co jest grane. I od razu powiem. Tu, w tych roweczkach jeszcze odrobinkę zostało i tu w tym wgłębieniu. Dobrze. Czyli biorę tego naleśnika. O. I znęcam się tylko tu. Zajebiście. Czy będę się znęcał tutaj nad tym? Nie. Nie ma sensu. Po co? Po prostu to zaleję. I poczekam. I tam niech sobie żre. Teraz tak. Titiriti, tu mamy, fajnie mamy. Tył to już tylko zjedziemy z oprysku. To nas interesuje. Zaczniemy tu od tych wynszy. I teraz tak, nie walimy całości, robimy sobie pewien etap. Dzisiaj mógłbym sobie pozwolić na całość, bo jest całkiem przyzwoita pogoda. I już wiem, że zostaję przy szczotce z AliExpress, bo tylko ona mi tu będzie żarła. Zobacz, co się dzieje. Opór cały czas, masakra. Wszystko się tego trzyma, słuchaj. Liście, kurz, pył. Najgorsze dziadostwo, jakie może być. Nie wiem, jak się ten preparat nazywa, ale już kilka razy z nim miałem do czynienia i zawsze jest to niemiła przeprawa, niestety. Moczymy. Pstryk. Wodą i pędzelku. Thank you.
tu jeszcze czuję opór. Tu nie schodzi. Tu też czuję opór. Dobra. Już wiem, że ten pędzel nie ma sensu. Wjeżdżamy z twardzielem. I teraz tak, usunę te newralgiczne miejsca i ja nie będę się dalej wczuwał, żeby komorę czyścić na igłę. Właściciel twierdził, żebym w ogóle się nie wczuwał w komorę, w ogóle tutaj nie zaglądał, ale nie. Jak już ma być fajnie, niech będzie fajnie. Niech przyszły właściciel się cieszy. Niech ma coś po dziadzi. Prezent. A przy okazji zrobię sobie film. Naprawdę trzeba tu użyć znacznej siły, żeby to zerwać, uwierz mi. Z metalu jeszcze jak cię mogę, ale jeżeli chodzi o gumę, a szczególnie plastik, wtapia się w niego gorzej niż plak. Naprawdę, gorzej niż plak. Myślę, że jakby sobie Kowalski tym wnętrze liznął, to miałby wiecznie przyciemnione i zakonserwowane. Teraz ci zobrazuję, ile to jest męki. Zobacz tu, tu jeszcze zostało. Tu już plastik puści, widać gdzie jest hydrofobowość. To znaczy, że jest idealnie. Tu zobacz. I tu nie jest problemem sam produkt, tylko to, co on później złapie. Jak on złapie piach, złapie kurz, robi się taki głazior. Po prostu głazior. Oczywiście mógłbym tu wjechać z nitro. Bo nitro, kurczę, by to zebrało natychmiastowo. Ale kurczę, no, to Suzuki... Tak naprawdę, znaczy natychmiastowo, dwa podejścia. Plastiki ma, jakie ma. Więc wolę tym produktem i na spokojnie newralgiczne miejsca przyjechać. Nie czuję, nie czuję, dobra. Gdzie idziesz? Co? Aha, dobra, ręką przejeżdżam, poślizg wszędzie jest, tu jest, ok. I teraz tutaj już nie będziemy mocno chlapać, nie robimy ciśnienia, tylko... Idealnie, przyjemnie, bardzo dobrze, przeskakujemy tu. Dobra, myślę, że co? Chyba nie będę ci pokazywał, jak czochram wszystkie plastiki, bo to bez sensu. Zobaczymy, usłyszymy się, jak już będę tutaj zarzucał oprysk również zasadowy, a później przykrywał to pianą. A jednak nie, słuchaj, zobaczyłem, że jak zmniejszyłem rozdzielczość, to wcale bateria tak szybko nie znika i jeszcze mogę nagrywać filmy, mam drugą kartę, więc to będę cię gnębił. A, pokażę ci sprawę z nitro, właśnie. Akurat tu mam bola. Nitro. Zaatakujemy mikrofibrę. O, zobacz co się dzieje. I zostaje wszystko w szmatce. Nieźle, co? Tak właśnie schodzi po nitro, ale teraz weź sobie gdzieś tam zarzuć kurczę tym nitrakiem po tych kablach, po tym wszystkim. No ryzykowne, na plastiku. Pojedziemy szybciej troszeczkę. Tutaj te główne elementy. No, zakamarki później z trowelsem. Oj, masakra, co? O, tutaj trzeba będzie już działać inaczej. O. Też przetrzemy. Powiem ci, że tutaj wyjątkowo tego dużo naładowali. Nie wiem o co chodzi. Do nitro fajny był... Gdzie on jest? Ten pędzelek. Ok. Dobra. O, pięknie. Bardzo ładnie. Nitro jest ten problem, że trzeba uważać, żeby nigdzie nie chlapnąć. Kurde, no to jest, no, ryzykowna sprawa.
to zawsze mówię, że już wyjątkowo jak naprawdę, o, i tu ostatnia decha ratunku. O, bardzo ładnie, pięknie. I tu, dobra, nie wiem po co tu pojechałem, ale pojechałem. Teraz jeszcze tu. Dobra, muszę go sobie przelać do butelki. Nie wiem, czy mi się już skończył ten atomizer. Przy nitro, słuchaj, wytrzymał 5 lat. Nieźle, co? Dobra. Już rękawiczki puchną. No widzisz. To jest to! Już rękawiczki puchną. Zobaczmy, dźwignię. Czy już się poddał, czy muszę nową butelkę? Poddał się. Dobra, idę po nowy atomizer. To wyrzucam. To też wyrzucam. Pstryk. No i dźwigam. Dobrze. Delikatnie. I lecimy. Mikrofibra. Wycieramy. Mikrofibra. Spryskujemy. I pilnujemy. Dobra. I wycieramy. I woda. Okej. No nitrem idzie szybko, ale mówię, no kurde, trzeba pilnować, żeby gdzieś nie kapnęło. Wiadomo jak to jest, plastiki teraz to są, tak jak zawsze mówię, z gówno litu. No dobrze. Ten teredom, tam, teredom. Tam mamy. Tu mamy, tu się klei, tu się nie klei. Tu się też nie klei, nie klei. O kurde, tu się klei. Gdzie nam się klei? Tu się odrobinę klei. O, tu się nam na maksa klei. Czyli co robimy najpierw? Najpierw odwracamy mikrofibrę. Spryskujemy nitro. Przykładamy. I staramy się zebrać. O! No widzisz jak to idzie. Jakoś idzie. Zobacz ile tu jest miodu. Mikrofibra powinna być sucha. Ta już jest troszeczkę tak z wodą wymieszana. Ale to będzie łagodniej. A mama. Dobra. Super. Gitarka. Co my tu mamy? Jedziesz gdzieś? Tak, a gdzie? A, o. Teraz tak, tam chcemy. Ojej, dojście jest po zbóju. Ale zbiera. Tu później przepędzlujemy. Ojejku, o, dobra. Ta mikrofibra już wiadomo do czego będzie służyć. Nie chce się ruszyć. O, ale tempo idzie, ja cię nie mogę. Nie, pojechał. Otwarty. A, dziadka, nie wiem, chyba tak. Zamknięty? Zamknięty? No to klucz nie wiem gdzie jest, chyba w domu, tak? Jak to? A przynosiłeś go tutaj? No powiedziałem, gdzie tam jest. No dobrze. Tu ostatni kawałek.
I będziemy pędzlować. Dobra. Masakra. Coś bez nazwy, naprawdę. Dobra. I od razu lecimy. Płuczemy. Nie zostawiamy jeńców. Ręka, żeby nigdzie nie kapnęło. Numery, win. Dobra, i wudu. Okej. Jest hydro? Jest hydro. O, dobrze. Tu jeszcze mamy, tu mamy i tu mamy. Tu jest chyba ten komputer, tak? Z tego co mi się wydaje, Bosch. Chyba to jest to, tak? Albo się mylę. Jeszcze tu nam zostało troszeczkę. Sprężone powietrze i miód na pędzel. Mikrofibra, żeby nie kapnęło nigdzie. I lecimy. Dobra, tu sobie mogę, widzę, pozwolić tam psyknąć. Nie ma miejsc jakichś takich newralgicznych, niebezpiecznych. Teraz trzeba będzie wypłukać. Teraz tak, jeżeli chodzi o nitro, słuchaj, kupowałem te najtańsze na Allegro i Bol na chwilę obecną wychodzi tak najfajniej, naprawdę. Jakość ceny do tego, co oferuje, jest rewelacja. I zostałem już przy Bolu naprawdę. Tutaj siła zbierania i bezpieczeństwo, a przede wszystkim interesuje mnie to, jeżeli chodzi o taki sprzęt, zapach. Ten naprawdę jakoś tak strasznie nie męczy. Ok. Dobra, i tu już nie ma żartów. Pamiętasz, co zostawiliśmy? Pamiętasz, co? Tam sobie gnije. Elegancko. To. Ha, wyżar, kurczę, idealnie. Poleżał swoje, słuchaj. Miód. Super. Dobra. Ok, sprężone. Tu już kapnęło na węża nitro. Zobacz, widzisz? Już są plamki. Tak jak mówiłem, no trzeba uważać, zresztą z każdą chemią. Co ja chciałem? Chciałem jeszcze zaatakować to, tutaj. Dobra. Mm-hmm.
i klasyka. Suchuteńko. Super. Teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj. Ta strona. Okej. Dobra. Szczota. Warto mieć przy takiej robocie też, wiadomo, okulary, maskę. Dobra. Jeszcze raz woda. Dobrze. I sprężone. Spójrzmy. Okej. Tu jest jeszcze. To jest jeszcze klejące. Dobrze. Sprężone powietrze. Miód. Mikrofibra. I lecimy. Żeby biel była jeszcze bielsza, nie? No to widać, że mało poleciało. Wiadomo, że skupili się najbardziej na kabelkach. Widzę, że muszę wziąć inny pędzel. Pamiętasz z AliExpress? Tego zbuja? Wszystko się przydaje. Prędzej czy później, słuchaj, będzie potrzebne. Zobacz, co się dzieje. I dochodzimy tam, gdzie chcemy. Węsze też tam zrobimy. O, miodzio, i pojawiły się napisy, jaki wąż, co i jak. Jeszcze raz zobacz, jaki brudny. Okej, to teraz go musimy wyczyścić. Zobacz, jak to rozpuszcza smary. Strawelsik, zobacz. Widzisz to? Zobacz. I pędzel zaraz będzie czyściutki. Można? Można. Okej. Teraz wjedziemy tam z tym produktem, żeby to uzupełnić. Z czego będę robił oprysk? Też właśnie z tego produktu. Ze Strawelsa. Z tym, że 1 do 10 i przykryję pianką. Dobra. Sprężone powietrze. A.
Słuchaj, co robimy? Robię oprysk. Idę sobie przygotuję pianę 1 do 10. Najzwyklejszą, taką bez emocji. Spryskam to alfanoloce 1 do 10. Raczej tak się zastanawiam, czy nie zrobię tutaj piany zasadowej właśnie do czyszczenia takich właśnie zabrudzeń. I tak chyba zrobię. Jaka to będzie? Nie wiem, czy film już był. Evocar. No, jest naprawdę fajna, więc wskakuję tutaj, kurczę, myślę, że 1 do 20, albo nawet 1 do 10. Tak, żeby to ruszyło konkretnie i przykryję to pianą neutralną. Przepraszam za szumy, GoPro mi pokazuje, że jeszcze mam 20 minut na tej karcie. Przygotowałem sobie oprysk 1 do 10, pianka 1 do 10 i co najpierw robię? Wydmuchuję wszystkie dziadostwa, wszystko co jest możliwe z zakamarków. Czyściuteńko. Im mniej grubasów, tym lepiej. Oprysk zaczynam tutaj od tego, bo to od razu będzie pędzlowane. I lecimy. Nie żałujemy materiału. Mam tutaj pół litra. To pół litra ma tu wszystko mi to, wszystkie syfki rozpuścić. Oczywiście będzie pędzlowanko. Nie ma tematu. Im niżej, tym lepiej. Wszędzie ma dojść. Ok. I zostaje nam oczywiście jeszcze. Tam, gdzie nam przyschnie, będziemy dorzucać. Fajne jest to, że pogoda mi pozwala na to, że może sobie poleżeć. I znowu pędzel, z AliExpress, zobacz. On się tu fantastycznie sprawdza. Idealnie zagięty. Dobra, teraz bierzemy jaki? Zobacz, taki wąski, malarski. Dlaczego? Wokół wycieraczek i pod wycieraczkami. Niby głupi pędzel, a ile roboty, zobacz, robi, kurde. Tu na zagięciach, na wąskich szczelinkach. I jest syntetyczny, nie kupuj z naturalnym włosem. Taki, żeby był syntetyczny. To ciebie interesuje najbardziej w tym pędzlu. Dobra. Zobacz, jak to zbiera pięknie. Bardzo ładnie. Dobra. Lecimy tu. Płuczemy. Dorzucamy miodu i rura. Co my tutaj widzimy? Tu z tej strony, ok. Tam nam przysycha. To musimy przejść z tej strony. Dobra. To mamy. Tu mamy i dorzucamy materiału. Niech nam żre. Bardzo dobrze. I jedziemy z pędzlowaniem. Bierzemy pędzle i ogień. Mm-hmm.
dobrze. Okej. Rurka, gdzie ty mi się tam, Franco, schowałaś? Tu też mi się schowała. Teraz tak, tam możemy rzucić pianą. Tu mamy z zewnątrz, dobra. Okej, jeszcze tu pojedziemy i zarzucimy piankę, bo zaczyna powoli przysychać, a tego byśmy nie chcieli, bo jest to mocny zasadowy produkt i wiadomo, jakby się to skończyło. Dobra, piana. I pianę też będę dorzucał. Teraz tak, to sobie zostawimy tu. Ok, co chciałem? A, wiem, co chciałem. Jedna rzecz, jak zarzucisz auto, na szybę możesz mieć wywalone. O, a tutaj sobie wypłucz. Zdecydowanie na lakierze wypłukać. Fajnie, że jest taka pogoda, 12 stopni. Nie muszę się, słuchaj, śpieszyć. Pędzelek, pędzelek, pędzelek. Ten jest znakomity, uwielbiam go do komory silnika. Naprawdę. Ale ładnie zbiera. Pięknie. Nie wiem, jak tam czasowo. Możliwe, że będę zmuszony zmienić baterię. Nie jest powiedziane, że nie. Okej. Oczywiście wszędzie nie dojdę, no bez przesady, kurde. Ale tu chodzi o to, żeby wizualnie już było przyjemnie dla oka. Dobra, tu mamy. Tu. Okej, akumulator. Okej, tu. A tam na dole silniczek. Weźmiemy sobie, spryskamy. Dobrze. I o, takie historie tam, na ile mogę, na tyle tam sięgnę. Odpowietrznik widzę od skrzyni. Ładnie, elegancko. Dobra. Tu jeszcze i tu mnie nie było na pewno. W tych zakamarkach. Wspaniały jest ten pędzel, co? Robi mega robotę. Dobrze. Okej. Jeszcze raz pianka i będzie pukanko. Pianka i zobacz teraz. Pędzel i od razu grill. I tak tu już poleciało. I tak tu już, słuchaj, poleciało. Ładnie gryzie. Pięknie. Dobra.
Sarunia, uspokój się. Wiem, że ktoś tam przyszedł, ale bez przesady, bez emocji. Ja tutaj nagrywam. Dziewczyno. Ma być przyjemnie dla oka i będzie. Dobra. Lecimy. Zauważ, że wszystko lecę w jedną stronę, żeby nie pakować sobie już tutaj. Na początku mówiłem, że uważać, żeby nie zalać wodą. Tak, im mniej, tym lepiej. Zlałem rasa konkretnie, a nie co chwilę ładowałem. To było nieuniknione, bo inaczej bym piany nie wypłukał. Ale co mnie cieszy, zobacz, tu jest alternator. Całe ustrojstwo suchuteńko. Sucho i brudno. Pięknie, słoneczko wyszło. Słuchaj, zaczyna to wyglądać, co? Wszędzie, gdzie widzę jakąś kostkę. Staram się ją wydmuchać na maks.
Pięknie. Wracając do Nitro. Zobacz, co on, widzisz to białe? No to jest właśnie robota Nitro, kurczę. No. Tak właśnie wygląda po wymyciu. Tu gdzie niegdzie, gdzie mocniej przycisnąłem, też jest podobnie. Ale to oczywiście zniknie, bo to konkretnie zakonserwujemy. Opa. Dobra, a teraz go spróbuję odpalić i niech się wygrzewa. Odpali czy nie odpali? No. Ty, odpalił. Jak to się stało? I zostawiamy. Niech łapie temperaturę. Dobrze, słuchaj. Ja będę wydmuchiwał wszystko na maksa. Idę po środek konserwujący. Pięknie. Idealnie. Perfekcyjnie. Okej, okay, za chwilę będzie. O, dziadzio, ale zapomniałeś o masce. Właśnie, nie zapomniałem. Musisz ocenić. Kurczę, co jest 5, bo już to przetarłem APC 1 do 10 i wystarczyło, jest czyściutka. Tak jak mówię, to jest świeże auto, 30 tysięcy przebiegu, więc nie ma opcji, żeby tam się nazbierał jakiś konkretny, solidny brud. Zobacz. Przecieram i wygląda to perfekcyjnie. Tu już byłem, tu już byłem. Później przyjdzie wosk. Okej, jeszcze tylko tu. Pyk. I czyste. No właśnie. Więc po co mam tutaj moczyć to wszystko, jak to widzisz, wystarczyło, że przetrę, kurczę, i zbiorę ten kurz, pył. I jest po wszystkim. Nie ma sensu, nie ma sensu tego moczyć, gnębić. Tym bardziej, że tutaj widzisz, to wygłuszenie się już kończy. Tutaj właściciele zakleili to, bo kuna się już dorwała do wyrzucenia. Dobrze, słuchaj, zabezpieczenie. Przyniosłem, bo dostałem od ten z jego Motoplast. Produkt mi już znany. Piany to my nie chcemy. Chcemy mgiełkę. Ok. Pędzel suchy, momencik. Kartę już zmieniłem, słuchaj, bo na tamtej zostało mi 6 minut. Pędzelek, który my tu chcemy, żeby tam rozprowadzać w zakamarkach. Nie. Najlepiej Chińczyka. O, jest, nie Chińczyka. Mamy sofcika, ma długi, miękki włos, będzie fajnie wprowadzał to zabezpieczenie. I w każdy zakamarek pędzelkiem. Zobacz. Części metalowe, wszystko nam elegancko zabezpieczy. Tam, gdzie nie możesz dojść, pędzel. I teraz tak, jeżeli chodzi o komorę silnika, bo ja tu mam praktycznie całe auto do roboty. Dlaczego zaczynam od komory silnika? Dlatego, że widzisz, wszędzie ci chlapie. Pianę zarzucasz, wszędzie masz bałagan. Wszelkiego rodzaju, tutaj jeszcze ten silnik jest w miarę czysty. Jakby przyjechał jakiś troll, to naprawdę byłaby niezła przeprawa. Wszelakiej maści, chemię, tak jak widzisz, nitro. I dlatego na początku myję silnik. Zawsze. Zawsze silnik,
a później dopiero reszta. Zamykam klapę i zapominam, nawet później przy myciu, jak ci gdzieś chlapnie do środka, przetrzesz to i masz z głowy. A pomyśl sobie, że teraz umyłeś całe wnętrze, zrobiłeś auto i przechodzisz do komory silnika. Lipton, co? No właśnie, lipa straszna. Nie tędy droga. O, widzisz, zobacz, jak pięknie pędzlem zakamarki to wszystko chodzi. Oczywiście, każdym produktem tego typu możesz się bawić w takie bajery. Nie przysychaj mi tu, ty, mistrzu. Mikrofibra, bo będzie białe. Za szybko schnie w słoneczku. Zaraz go dotrzemy. K2 moli, fantastyczne. O. Piękna sprawa. Zobacz. Co jest fajne przy tym produkcie, że zostawia taki naturalny ten plastik. Nie zostawia takiej, wiesz, chamskiej tłustości. Zaraz ci pokażę, jak pięknie to nabłyszcza. Elementy metalowe również po nim są bardzo przyjemne. Takie odświeżone, można powiedzieć, że prawie nowe. Okej. Zobacz, jak to wygląda. Bajka, co? Super. Gumowe, metalowe, wszystko. Amelinium. To jest to, czego się nie pomaluje. Reszta dosknie. Okej. Super. Rewelacja. Lecimy dalej. Tu byliśmy. A, to jeszcze jedną rzecz zrobię. Wyrzuciłem, kurczę, niepotrzebnie. To było z jednej strony APC, tu jest suche. Na szmatę. Tak jak masz płaskie powierzchnie tutaj, żeby nie pryskać tym na szybę. Im mniej tłustego na szybie, tym lepiej. Później będziesz miał mniejszą przeprawę. Oczywiście, a zaaplikować możesz też tak jak ja. Wtedy już w ogóle nie masz pylenia. Mgły rozrzutu, tylko bezpośrednio pakujesz na panel, ale moim zdaniem, jak pryśniesz, wejdzie w każdy zakamarek, później wypędzlujesz i masz ideolo, tak jakbyśmy chcieli. O, to do jutra sobie będzie stać, będzie się tu wchłaniać, odparowywać. Ok, pędzel jest, trochę go wytrzemy i rozprowadzamy. Tak, zrób tak, żeby ci nie było takiego za dużo tego produktu, czyli żeby nie było takiego mleka, tak jak tu zakamarki, bo będzie długo wysychać. Ok, tu dotrzyj, dobra, teraz już na pewno idzie do kosza, tym będziemy docierać. Tu jeszcze. Tu jeszcze. Dobrze. Ok. Teraz tak. Pyk. Część na mikrofibrę. Produkt jest mega śliski. No i dlatego nie chcemy go na szybie. Oczywiście nie będzie problemu z wymyciem go. Ale po co? Po co robić sobie robotę? Dobra. Tutaj mi chodzi o rurska. Dobra, pięknie. Rurska i przewody. Dobrze. Pędzel tu położyłeś. O, tak wszędzie tam się wciskamy, maleństwo moje kochane, dobrze. Bardzo ładnie. To co możemy, zbieramy. Reszta oczywiście dosknie. To co widzimy, możemy zebrać. Ok, dobra. Tam miodu jest już dużo. Tu też ładnie widzę, siedzi. Ok, akumulator, silniczek. Tutaj nieładnie. Zacieki nam porobiło, a tego nie chcemy. Fajnie to wygląda, co? Fajny produkt w ogóle. Oczywiście. Jest też Motoplast z tego. Motoplast, kurczę, Koch ma podobny produkt. W dużo firm w sumie ten. Ceratek, kurczę, ma fajny, bo można na wodę. Zamykasz klapę i zapominasz, pięknie odparowuje. Z tych wszystkich, kurczę, nie wiem, wiesz co, wszystkie działają naprawdę bardzo podobnie i wszystkie naprawdę robią roboty. Ale chyba najprzyjemniejszy jest Koch. MP, z tego co pamiętam. Chyba tak. Też Motoplast chyba. No właśnie. Okej. Dobrze.
pod szybie będziemy konserwować na końcu. Ale to ma śliskość, słuchaj, niebywałą. Gdzie możesz, dotrzyj ze szmatą, szybciej to odparuje. Tym bardziej, że teraz temperatury ja mam jakie mam, w garażu nie mam ogrzewanego. Dobra, kolejna rzecz. Tam. Tu lecimy już. Dobra. Tam głęboko. I rurku. Tu już byliśmy, ale to nic. Tu nie byliśmy, tu nie byliśmy. Rurku mamy, tam mamy. Dobra. I docieramy. Ok. Więcej się już nie będę pastwił. Bardzo wydajny produkt. Co jest w ogóle fajne w nim? Fajny atomizer. Naprawdę. To spienianie tutaj, co jest, to możesz od razu... Wiadomo, o co chodzi. Piana ci jest tutaj niepotrzebna. Teraz sobie odwrócę mikrofibrę. Docieranko. Ojojojojoj. To jest takie już finish. Nawet jak gdzieś ci gdzieś brudu zostało, to troszeczkę zdejmiesz tym. Także tym się nie przejmuj. Trochę doczyścisz, trochę uzupełnisz. Tak jak mówię, nie jest to... Nie ma być to zrobione na igłę. W ogóle właściciel mówi, żebym tu w ogóle nie wchodził. Ale jak? No jak, nie jak? No musi być igiełka, od mnie auto musi wyjechać. Znaczy, nie to, że tutaj będzie igła. Chcę, żebym wszędzie był. Żeby nie było, że wiesz, tak otworzy gdzieś i tutaj niby tak fajnie lakier zadbany, oszukany, bo będziemy oszukiwać lakier oczywiście. Nie będziemy robić korekty. Przyszłemu właścicielowi nie będziemy robić prezentu, bo tu nie o to chodzi. Tu już kuna. Nie, nie kuna. Myślałem, że kuna pogryzła. Okej. Pięknie to zaczyna wyglądać, tak jak bym chciał. Dobrze. Ojojojojoj. Tu bardzo ładnie. Okej. Tak jest. O, tu jeszcze mi się prysnęło. Powiem tak, komora silnika bez sprężonego powietrza, no jest do zrobienia. Z parownicą, oczywiście. Jak nie masz parownicy, no to już gorzej, ale też jest do zrobienia, ale no dłużej zdecydowanie. Moim zdaniem niezbędny jest właśnie sprężone powietrze, gdyż ponieważ zarzucasz sobie, chodź tu i jedziemy. Tu już się posiłkuję mikrofibrą, żeby wszędzie nie pryskać. Zajebiście. Fajnie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Idę po gąbeczkę. Na ten produkt uzupełnimy jeszcze te elementy, które powiedzmy nie dało się na maksa oszukać. Tu przykryło fajnie. Jest inny plastik. Tu niestety widać delikatne przetarcia. Idę po coś sprytnego. Tenzi. PR. I to nie jest tak, że film sponsoruje Tenzi, po prostu miałem to w garażu. Chodzi o dressing, słuchaj. I najlepiej coś trwałego. Tu akurat widzisz, jedno z drugim się zgrało jakoś. Okej. Dobrze. O, troszeczkę nadamy do lepszego poślizgu. Tu też troszeczkę przymulimy. O. Co jest fajne, że ten motoplast też możesz kłaść gąbeczką, jak najbardziej. Ja wolę mikrofibrę. Lepiej trzyma. Gąbką oczywiście też, jak nie masz sprężonego powietrza, możesz zbierać produkt. Jak go gdzieś masz za dużo, tak jak tu, przeciągasz i zbierasz produkt. No to widzisz, no musisz sam się dostosować, no wiadomo, no ja mam sprężone powietrze, to sobie wydmucham i z bani. Tu mi jeszcze trochę zostało. I już biorę sprężone powietrze, albo tak jak widzisz, tu mam gąbeczkę, tu mi zostało,
O, pyk i już nie mam. Tak samo tu. Zostało gąbeczka i zbieram. Ale sprężone. To sprężone. No, no dobrze. Myślę, że słuchaj, z tym będę kończył, bo nie ma co. Nie będę ci pokazywał smalcowania tutaj maski, bo to zrobię przy tym, po tym jak, raczej zrobię przy ogarnianiu lakieru. Ale jeszcze jedna rzecz, tutaj ten plastik zarzucę. O. Tutaj jeszcze ten plasticzek będę chciał pokryć. Okej. Za chwilę powiedzą, o, ale położyłeś motoplast i to się nie przyjmie. No, przyjmie się, przyjmie. Nie bój się. Spokojna twoja głowa. O, zobacz, jak wyrównało. Okej. Uzupełnia pięknie. I te motoplasty każdy dressing uzupełni, jaki by nie był, do, oczywiście do opon. Uwierz mi, że uzupełni wspaniale. O, widzisz, i gąbeczką też możesz sobie zbierać. No, no mówię, no, no kurczę, możliwości jest tyle, że jak ci odpowiada, tak sobie właśnie kombinujesz. Ja robię w ten sposób sprężone powietrze, właśnie pianka. Jeżeli ma, bo pytam właściciela, jeżeli ma być nielana woda, ma być bez lania wody, bo właściciel się na przykład obawia, no to wtedy pozostaje parownica i też robisz to czysto, naprawdę i skutecznie oczywiście. To nie jest tak, że z tym, że trzeba uważać na plastiki, żeby nie przegrzać. W czym to było? Ja miałem jakiegoś delikatnego delikwenta i zacząłem robić i zobaczyłem, że w jednym miejscu już zaczęło wybarwiać na maksa, na biało, za duża temperatura, więc zmniejszyłem, łagodniejsza chemia i poszło. Koito lampy. Dobra, słuchaj, no to jak? Wygląda? Wygląda, co? Elegancko, no. Super. I szybka robota, kurczę, słuchaj. O, tu jeszcze troszeczkę. Bardzo ładnie, podoba mi się. Jest czyściutko, nie jest tłusto, tak jak przedtem było z tym piachem. Jest schludnie, tak kurczę, przyjemnie. Bardzo ładnie.